Halo, halo. Dzień dobry bardzo. Dobrze, niedziela. 25.02.16.23. Ja wiem, że to nie są dzienne vlogi, ale dziś też o tym powiem wam. Już pora wstać, wyruszyć z domu. To jest dopiero kryzys wieku średniego, co? Spokojnie, to Lego jest dla dorosłych. Plus 18 jest opisane na opakowaniu. Dobrze, temat dzisiaj będzie kontrowersyjny, ale zapomniałem kamery wziąć ze sobą, bo już dzień zacząłem dawno temu. Swoje aktywności mam już ze sobą dzisiaj niedużo, wczoraj miałem więcej. Niedużo, bo mam 18 tysięcy kroczków, ale muszę raporty wam składać, bo to wiecie, ci co nie wiedzą i wchodzą tylko na temat główny, to jest tak, że na kanale tym prywatnym, który jest od 8 lat vlogowym, jest też komentary, content. Co za tym idzie, te komentary, content ma formę w postaci vloga, bo część śledzi na przykład moje zmagania pod tytułem redukcja, detoks, którego już nie ma de facto, bo sytuacja jaka jest obecnie, bardzo się zaraz o niej opowiem, więc tak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o moje postępy, to już wam pokażę już wam. W tym miesiącu naparzam ostro. Średnia dzienna 17,6 km, 1300 kalorii dziennie, 550 tysięcy kroczków w 25 dni. Więc to się dzieje. 103 kg na wadze, czyli 5,5 kg w dół. Sytuacja na froncie, tym, który się rozgrywa, bardzo mocno się zaognia. Powoduje to, że... Czekajcie, jakoś tak was muszę... Za laptopa se was włożę, co wy na to? No ej, GoPro. Sytuacja na froncie się bardzo mocno zaognia tym takim, co tu się dzieje, bo jeżeli ktoś myślał, że odcinek z Cadillaciem i moje przesłanie, że następny będzie wtedy, kiedy będzie coś ważnego, to był koniec. Nie. To tylko znaczyło to, że my od listopada pracujemy nad bardzo ważną sprawą. Ta niedzielna tydzień temu zahaczyła tylko o wierzchołek góry lodowej, bo ja nie będę siał paniki między ludźmi i to nie ma sensu. Natomiast skończyło się to tym, że dostaję już coraz częściej jakieś dziwne telefony na warsztat. Chociażby dlatego, że drużyna przeciwna zaczęła prowadzić swoją retorykę na Facebooku w taki sposób, że ludzie, którzy obserwują sprawę z lewej sprawy, którzy obserwują sprawę z jednej i z drugiej strony, dostali po prostu pewnych niepewności, bo na przykład mogliśmy usłyszeć i możemy przeczytać, słuchajcie, na Facebooku takie rzeczy, jak chociażby, że mój RAM TRX przeszedł przegląd po cichu, a nie powinien, bo firma wrzuciła zdjęcie, jak świeci według nich RAM, podstawiła auto pod ścianę i stwierdziła, że samochód świeci tak samo. No, spod ściany to się nie da. Generalnie ja wam pokażę, o co chodzi. Już wam pokażę. Żeby być merytorycznym dalej. Wypad z tego. Dobra, słuchajcie, to jest takie najprostsze, co mogę wam pokazać. To świecenie Cadillaca, który stwarza obraz światła na ścianie, tam gdzie jest granica światła i cienia, czyli obraz symetryczny. A to jest świecenie rama, czyli te przełamanie i linia schodząca, to jest obraz świateł asymetrycznych, więc diagnosta, widząc taki obraz, nie miał problemu z tym. No ale firma Hornet na siłę próbuje udowodnić ludziom, że może jest inaczej i tak dalej, natomiast to już bardzo brzydko tam jest mówione. Ale do czego dążę? Takie zachowanie spowodowało to, że ludzie dostali niepokoju i poza Cadillaciem zaczęto zahaczać wszystkie samochody, bo zahaczono na przykład mojego Hellcata, którego miałem, bo firma go odkupiła i twierdzi, że też świecił brzydko. No jeżeli by tak się okazało, no to po pierwsze, ojoj, sprzedać auto, które świeci brzydko, komuś dalej, wiedząc o tym, że świeci brzydko, no ja nie mogłem tego wiedzieć ze względu na chociażby to, że po pierwsze nikt mi nie mrugał, po drugie nie dojechałem do pierwszego przeglądu, a po trzecie jak sprawdziłem rama teraz z 10 metrów, to stwierdziłem, że nie będę dyskutował. Dodatkowo my teraz prowadzimy sobie tak szeroko zakrojoną akcję, żeby tą sprawę doprowadzić do finału i uspokoić ludzi, którzy martwią się o tą sytuację i ten stan prawny. No bo wiecie, jest coś takiego jak stan faktyczny, czyli sytuacja, w której przyjeżdżasz na stację diagnostyczną, przyjeżdżasz, pokazujesz dowód, chcesz przyjść przegląd i go nie przechodzisz, ponieważ po pokazaniu dowodu, tam nie ma w dowodzie żadnej wzmianki o tym, że mógłby przejść,
bo na przykład coś, co diagnoście się nie podoba, byłoby jakimś odstępstwem, albo byłoby jakiś wpis magiczny w CEPiKu, albo, no bo CEPiK i dowód to są takie miejsca, w które na przykład wam to najprościej wytłumaczę, jeżeli macie butlę gazową, to tam znajduje się wpis o tej butli gazowej, no bo przecież kto ma wiedzieć, diagnosta, czy pan policjant, że coś jest zgodne, wy nie możecie machać jakimiś kwitami zagranicznymi i mówić mu, że coś jest zgodne, to musi być w dowodzie i tak jest polskie prawo. No i to się mocno dzieje, więc siedzi cała ekipa i próbuję uporządkować. Mam teraz spotkania z policją, z rzecznikami prasowymi policji. Chcę tam od poniedziałku, będziemy musieli rozmawiać, żeby to wszystko uspokoić i mądrze porozmawiać. Więc taki będę miał dość ciężki tydzień. No i co jeszcze tam ciekawego mogę wam w tej sprawie powiedzieć? Nic, trzeba mieć naprawdę anielską cierpliwość. Jak się słyszy, że na przykład ktoś mówi, że może Cadillac przeszedł albo Ram przeszedł, bo może ktoś dał łapówkę. No to jest kurwa już tak słabe. No ale dobrze, no ja nie jestem tutaj od tworzenia komuś PR-u, niech ten ktoś sobie sam go kreuje. Ale po prostu jest gdzieś jakaś cienka granica prawa, której gdzieś już potem też pewnie nie można przekraczać. No bo jeżeli skupimy się na stanie faktycznym, to taki jest stan faktyczny. I nic innego tu nie wymyślimy. Dobrze, w temacie... Co słowem wstępu, tak? Spędzam właśnie, spędzam dużo godzin nad tą sprawą i wiele instytucji muszę zahaczyć, tak żeby, jeżeli powstanie materiał, to żeby on rozwiał wszelkie wątpliwości ludziom, którzy mają wątpliwości, którzy boją się, no ale do tego jeszcze ministerstwo, TDT i wiele innych instytucji, z którymi będziemy rozmawiać już teraz osobiście. No ale dobrze. Ja zawsze będę powtarzał, że niektórzy piszą, żebym czytał, a ja czasem nagrywam, żeby widzieli. I to jest takie mądre stwierdzenie, bo skoro ktoś widzi i ogląda, to może w końcu pójdzie po rozum do głowy, że czasem można popełnić błąd i trzeba się umieć do niego przyznać. Bo tak naprawdę z tym białym jest jeszcze jakiś inny problem, którego na przykład nigdy wam nie powiedziałem, dlatego że nie chciałem siać niepokoju w użytkownikach tych samochodów konkretnych, no ale to może trzeba powiedzieć w końcu. Nawet nie będę tego wyjaśniał z nikim, tylko po prostu jest kolejny stan faktyczny, który jest dziwny. No ale dobrze, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o moje życie, więc detoks to już mam w dupie. Nie mam na to najmniejszej ochoty ani się rozwodzić, ani nic na ten temat. Bardzo cieszę się, jak zareagowaliście na ostatni odcinek o telewizji Polsat i telewizji TVN, jak te niektóre programy, bo też nie można powiedzieć, że wszystkie, bo to by była hipokryzja, działają. No właśnie, natomiast tej sprawy, którą zacząłem na YouTubie, na Miłośnikach, tej niedzielnej, to też jesteśmy w ścisłym kontakcie właśnie z telewizjami, bo to może się okazać, że to będzie bardzo głośno o tym niedługo. No i to nie chodzi o to, że to ta firma, nie, to po prostu myślę, że wiele firm ma z tym problem. No i tak to wygląda. Dobrze, temat dzisiejszy. No właśnie, po ile było paliwo w 2021 roku? Średnia cena benzyny 2022. Średnia cena benzyny w 2002 roku, już wynosiła 6,40, no tak, bo to było 6 zł za litr. W 2021 5,40, a w 2020 wynosiła 4,40, czyli była taniej niż w 2000. Dobra, benzyna gdzieś widzę w ostatnim okresie referencyjnym między 19 a 20 rokiem kręciła się między 4,5 a 5 zł, prawda? Pamiętacie te czasy? Przecież to niedawno było. I teraz tak. Najniższa pensja 2020 brutto, a netto? Netto 2100, 2024, 3200, czyli o kafelka podrosła, o kafla podrosła, czyli o 1000 zł, czyli o 50%. A teraz, to jest ciekawe. No, widzę, że cena benzyny teraz oscyluje wokół 7 zł niecałych, a diesla już do 7 zł, a na autostradach to już w ogóle. Co za tym idzie? Jeżeli 70%, 70 to jest 100%, czyli 7 zł to jest 100%, minus 45%, 85. Jeżeli spojrzymy na ceny benzyny racjonalnie,
w stosunku do życia, to ceny benzyny na przełomie, bo bądźmy tutaj, wiecie, to trzeba mówić o faktach, to ceny benzyny wzrosły w ostatnim czasie w porównaniu do ceny wynagrodzenia najniższego krajowego tak samo, dlatego że mamy wzrost i tu, jeżeli chodzi o ceny w stosunku do sprzed 4 lat, mamy wzrost wynagrodzenia o 50% najniższego oraz wzrost benzyny w porównaniu tych lat o 50%. Czyli teoretycznie nie ma co narzekać, nie? Bo no wiecie, inflacja i to wszystko, ale cena życia też wzrosła. Cena wszystkiego dookoła wzrosła. Cena energii wzrasta, wszystko wzrasta. Niektóre rzeczy już nie wprost proporcjonalnie do wynagrodzenia. No i teraz mamy taki mały fakap. Bo jak wam mówiłem, że ja jestem człowiekiem, który jest dość mocno apolityczny. Czyli to nie znaczy, że jak krytykuję PiS, to jestem konfederatą, czy PO-wcem, czy jakimkolwiek. Nie. Absolutnie. Ja się z żadną partią nie utożsamiam. Po prostu jeżeli ktoś rządzi i daje dupy, to trzeba o tym głośno mówić. I bardzo mi się nie podobało sposób przejmowania telewizji państwowej, publicznej, czy tej tuby propagandowej pieprzonej, która tyle lat trąbiła. Ale dzisiaj już mi się nie podoba jeszcze też dużo innych rzeczy w tej kwestii, ale to nie o tym jest odcinek, prawda? No i co mi się najbardziej z tych wszystkich rzeczy nie podoba? A no nie podoba mi się to, że nie wiem jak wy, bo ja nie wiem. Strasznie wkurwia mnie hipokryzja. Strasznie. I o ile poprzednia władza wynosiła tą hipokryzją się niesamowicie w kosmos, to obecna władza zaczyna ją gonić w pierwszym półroczu. Jak kurwa nazwać wyśmiewanie obecnego... Obecny premier, kiedy starał się zdobyć poparcie polityczne, bardzo mocno wyśmiewał wzrost ceny paliw, jak szły na 6 zł. Pamiętacie? Letniaki robili piosenkę, 6 zł za litr i tak dalej, i tak dalej. Ludzie wariowali, no bo wtedy pensje tak nie rosły, a paliwo rosło. No była to sytuacja, która była bardzo niepokojąca. Co pan premier wtedy, kurwa, jego mać powiedział? I nigdy nie ukrywałem, że ceny benzyny w Polsce udaje się utrzymać na relatywnie niskim poziomie. Między innymi dzięki temu, co jeden z posłów tutaj, chyba poseł Jańczyk, jeśli dobrze pamiętam, właśnie zarzucił mi, że ja sztucznie zaniżam ceny benzyny i na tym tracą drobni dystrybutorzy. I tak, znaczy ja chcę powiedzieć tak, dziwię się, że w tej sali wychodzi poseł na mównicę i zarzuca polskiemu premierowi, że używa wszystkich dostępnych narzędzi, żeby ograniczać zysk spółek paliwowych po to, żeby paliwo było tanie w Polsce. Robiłem to publicznie i przy otwartej kurtynie. Wiele razy o tym informowałem. Miałem także jedno spotkanie w obecności ministrów i prezesów spółek odpowiedzialnych za ceny paliwa w Polsce, gdzie bardzo otwarcie mówiliśmy, że nie dopuścimy do sytuacji, w której spółki, w których współwłaścicielem jest państwo. Jest państwo po to, aby między innymi te spółki nie kierowały się wyłącznie rządzą zysku. No właśnie. No więc ja się zapytam, bo nie widzę. Czy to nie jest tak, że już nasz premier jest premierem i niedawno mówił, że gdyby był premierem w czasach, kiedy benzyna była po 6 zł, to już by była po 5 zł? To ja bym zadał takie pytanie. Bo wszyscy jesteśmy tutaj zmotoryzowani, albo mocno wspólnego mamy coś z motoryzacją w końcu. Ja wiem, że niektórzy w ogóle nie oglądają Miłośników i ten kanał po prostu oglądają od początku, bo też są tacy ludzie, słuchajcie. Ale dużo jednak tutaj z tych osób ma samochód. Czy nie czujecie się zrobieni, delikatnie mówiąc, w chuja? Ja wiem, że jeszcze dużo jest innych obietnic, ale dajmy czas. Niech se rządzą, niech se układają. Żeby to robili. To ciężko mówić o robieniu z prawem, skoro taki burdel przez 8 lat był zrobiony. I mamy tak naprawdę dwu prawo, dwu władzę, dwu wszystko, nie? No ale dobra, nieważne. I teraz powiedzmy sobie stanie faktycznym. Jak możliwym jest, że ktoś obiecuje coś, chwali się, że gdy będzie kimś, czyli premierem w tym przypadku, to zrobi tak i siak. No i teraz pytanie, bo cena benzyny bardzo mocno rośnie, natomiast niepokojące jest dla mnie to, że ona nie rośnie w stosunku do ceny chociażby ropy. Tak jak cena ropy na świecie, ale to ja już nie jestem osobą od obliczania tego, dlaczego ta cena wzrasta i tak dalej, ale jakby patrzę sobie na wykresy i zawsze mnie to zastanawia. Pewnie jest też uporządkowana jakimiś walutami i tak dalej. Ale czy nie czujemy się zrobieni w chuja przez to, że ktoś grał kozaka i mówił, że gdyby on rządził,
to by zrobił tak, że będzie po 6, a teraz nie robi? Nieładnie, nie? No, polityka to musi być bardzo, bardzo straszna rzecz, bo ja wiem, że dużo się mówi, żeby się tych ludzi tutaj jakby to delikatnie ująć, żeby nikogo nie obrazić, ale polityka to jest takie, taki sketch ostatnio oglądałem. Kto się szybciej na co nabierze? No oczywiście wiadomo, że dużo rzeczy też można zrobić w tej polityce, można dużo dobrego dla kraju zrobić, ale w większości kończy się to tym, że wchodzi nowa władza, obsadza swoje rodziny na stanowiska. No jakby od 30 lat widzę ten sam schemat. Od 90 roku widzę w Polsce wszystko działa tak samo. Ci narzekają na tamtych, potem tamci narzekają na tych, a generalnie wszyscy robią tak samo, nie? Czyli zachowują się brzydcio. Jacyś dyrektorzy, jakieś dziwne kwoty, jakieś dziwne odprawy, jakieś prezesury, to wszystko nieczytelne, a my tak sobie kurwa to oglądamy i myślimy, ja pierdolę, przecież my za ten cały cyrk płacimy, nie? No i potem jedni mówią, że rozliczą drugich, przez 8 lat tak gadają, dochodzą do władzy, rozliczają tych drugich, ale sami już zaczynają robić babole, bo mamy naprawdę niesamowitą ilość ministrów, jak na rządy, a ja pamiętam, że zawsze Platforma i wszyscy inni tam z frakcji przeciwnej Prawu i Sprawiedliwości mówili, że no wiecie, problem w Polsce jest z biurokracją, zresztą Prawo i Sprawiedliwość też mówiło, że jest problem z biurokracją. A kto nie dochodzi kurwa do władzy, to coraz więcej urzędów, coraz więcej stanowisk, coraz więcej rzeczy niepotrzebnych, nie? Więc ja po prostu zadam tu pytanie, co tam się stało z tą obietnicą naszego premiera obecnego rządu? No i oczywiście też, jeżeli już o tym mówimy, to nie uważam, żeby były prezes Orlenu był naprawdę osobą, przynajmniej tak na razie patrzę, super, hiper transparentną we wszystkim, ale To już tam, niech oni sobie na komisjach oceniają. Natomiast ciekawostka jest taka, że bardzo mnie się znowu kurwa nie podobało, nie wiem jak wam, to jak obecny rząd próbował podsumować prezesurę pana Obajtka, próbując go zdisować i pokazując, ile to on nie zarabiał jako prezes Orlenu. Okej. Tylko to jest takie kurwa zaoranie trochę level expert, level hard i level master, bo się okazało, że za ich rządów prezes zarabiał od chuja więcej, jakby policzyć to w stosunku do inflacji i tak dalej. Więc jak można w tym momencie kogoś rozliczać i mówić, ile to on nie zarabiał, skoro wiecie o co chodzi, nie? To jest hipokryzja. Kurwiło mnie też niesamowicie to, że po prostu pewnej matematyki nie oszukamy. Oczywiście tam te sprawy sprzedaży, jakieś rzeczy, to niech sobie oni rozliczają, czy to było właściwie, czy nie. No ale mamy też coś takiego jak wyniki danych firm. No i chciał, nie chciał, na papierze, dla obywatela to wygląda tak, że no, za czasów tegoż oto prezesa tej firmy, firma zanotowała bardzo duże przyrosty w porównaniu do tamtego prezesa. No i na tym trzeba się oprzeć, nie? No to dlaczego kurwa znowu się tak brzydko zaczyna robić i mówić? To po prostu jest nie fair. Mówmy sobie, że nie można budować władzy na hipokryzji, aż takiej. Bo samemu się robi brzydko, a mówi się, że tak nie jest, nie? I to mi się strasznie nie podoba. To, że są te komisje i tak dalej, to mam w dupie akurat. Bo pokażcie mi, poza ostatnią historią wskazań, ale nie, dobrze, zadam wam proste pytanie. Pokażcie mi jednego polityka w Polsce, jednego skazanego za kłamstwo. Na przykład obietnica wyborcza, nie wywiązanie się. Po prostu pokażcie mi polityka skazanego za kłamstwo. Rozumiecie? Czujecie to, nie? I taka jest kurwa definicja właśnie władzy. Więc nie, ja osobiście uważam, że jest to niepokojące i powinniśmy być zaniepokojeni, na pewno powinniśmy być zaniepokojeni sytuacją takiego dynamicznego wzrostu cen paliw, bo wszyscy za to odpowiadamy. Ja ostatnio mam to trochę w dupie, bo bardzo dużo chodzę, ale kiedy będę bardzo dużo jeździć musiał, to pewnie nie będę miał tego w dupie i to jest problem zdecydowanie. Co tu się kurde dzieje? A, to dobra, jeszcze. Ale uważam, że mimo wzrostu płacy minimalnej, która musiała w jakimś tam stopniu dogonić inflację, ale to też nie było najmądrzejsze, bo to zaraz się zemści znowu, bo przedsiębiorcy muszą podnieść ceny swoich usług, a umówmy się, że przedsiębiorca to jest wszystko dookoła nas. Każdy aspekt życia naszego to jest przedsiębiorca, czyli chociażby bardzo prosta sprawa. Jak to ma iść? Właściciele sklepów, stacji benzynowych,
etc., etc., czy tam franczyzobiorcy, to są przedsiębiorcy. Więc jeżeli koszt funkcjonowania ich firm rośnie, no to nie mogą dokładać do interesu. Nawet jeżeli zakładają, że zysk jest na jakimś tam poziomie, no to nie mogą dołożyć do interesu, więc automatycznie też podnoszą ceny. No i sobie wyobraźcie, ja tak z punktu widzenia swojego... Czemu to kurwa nie działa? No najgorzej. Ja z punktu widzenia swojego powiem wam tak. Jeżeli musiałem za 50 pracowników od nowego roku zwiększyć swój koszt miesięczny o prawie 100 tysięcy złotych brutto, co może mi zacząć kasować zysk na jakiejś tam działalności, to co trzeba zrobić, żeby nie zbankrutować? No właśnie, podnieść ceny. I zauważyłem, że ludzie zaczęli już wszędzie podnosić ceny. Ci, którym się już biznes nie kalkuluje, to albo go zamykają, albo podnoszą ceny. Co zrobił jeszcze tak nagły wzrost najniższej krajowej? Otworzył szeroki rynek do znowu umów śmieciowych, czy w ogóle braku umów o pracę, bo się po prostu nie opłaca. Ludzie proponują takiemu Kowalskiemu w pracy zamiast 3200 na rękę na umowie o pracę, to proponują mu na przykład, ostatnio spotkałem taką praktykę, 4000 na rękę, ale bez żadnych kwitów. To jest nielegalne i niezgodne, no ale taka jest praktyka w Polsce często. No i ten człowiek przecież wiadomo, że w pewnym momencie żyć albo nie żyć, więc wybierze 4000 na rękę, nie? Więc w przypadku paliw, no to tak samo wygląda. No więc tak, nie będę tu z wami składał całego tego Lego. Skończę na takim krótkim vlogasku, żebyście wiedzieli co u mnie. Więc we vlogach co bym chciał od was? Super, że są te kciuki w górę, super, że komentujecie, ale jak dobrze widzicie, staram się też wam odpowiadać na te komentarze. Znaczy odpowiadać w sposób taki, że przeczytałem, czyli poserduszkować. To nie jest puste serduszkowanie, tylko to jest coś takiego, że ja tam sobie czytam, co wy piszecie i bardzo to doceniam. Staram się oczywiście, o ile mi na to życie i czas pozwoli. W tym tygodniu wyjeżdżam jeszcze do Lublina. Mam wiele spotkań. Czeka nas bardzo ciężkie kilka tygodni pracy, żeby rozwikłać bardzo grubą sprawę, bo bardzo dużo osób się niepokoi, dużo przedsiębiorców się niepokoi, dużo firm sprzedających samochody amerykańskie się niepokoi, takich dużych salonów i małych przedsiębiorców. Dużo, dużo osób się niepokoi. Dużo osób do mnie pisze, dużo osób, dużo. Niektórzy ładnie, inni brzydko. Ale wiecie, tak to jest, jak ktoś broni się, próbując odgryźć sobie nawet rękę i powoduje to, że zaczyna chwiać się rynek, no bo jeżeli zarzucamy zaraz za tematem Cadillaca temat jeszcze innych samochodów, których już dużo więcej jest, na przykład ramów, no, a ich stan faktyczny może być taki, że na przykład nie mają odpowiednich homologacji gdzieś tam na jakichś elementach ważnych, potrzebnych w życiu na co dzień, i nawet takich obowiązkowych w SKP, a nie mają nigdzie śladu o tym, że nie mogą, że nie muszą tego mieć, to mamy niezły galimatias, bym powiedział. Ale tak jak powiedziałem, to jest chyba moja największa misja życia, jaką prowadzę, prowadząc kanał motoryzacyjny o zabarwieniu edukacyjnym, a przede wszystkim bardzo mocno też działający dla dobra ogółu. Zanim cokolwiek się stanie, to ja już stanę na rzęsach, słuchajcie, żeby zrobić tak, aby tą sprawę wyprostować prawnie dla tych wszystkich użytkowników, żeby nikt tutaj nie tracił żadnego samochodu, ale też żeby mogli ludzie spać spokojnie, bo wiecie jak mnie zasypało skrzynkę taką specjalną, jak zrobiłem? O Jezus, nawet klienci tych niektórych firm do mnie zaczęli pisać, o Jezus, nie zawsze też dobrze mieli z tymi sprzedawcami, o Jezus. Ale co zrobić? Nic nie zrobisz. No. Więc jeżeli chodzi o vlogi, to tak to wygląda. Teraz mnie czeka Lublin, więc to gdzieś tam jeszcze jakieś vlogaski z wami ponagrywam. Mam jeden w głowie temat, który chcę podnieść, ale to na następnych odcinkach. No i tyle. Do redukcji. Potem na pewno w marcu będzie ciekawie, bo ja w marcu wyjadę z wami koniec tej redukcji, tego detoksu, który już nie jest detoksem, ale to i tak będzie zdrowo. Wyjadę z wami w Bieszczady. Tam spędzę samotnie, a może ewentualnie Sławek do mnie dojedzie, swoje urodziny i z wami spędzę swoje urodziny. Zapraszam was na Instagrama Michał Sienowski, bo tam bardzo dużo rzeczy się dzieje. Na przykład jak mnie tu nie widzicie, to tam mnie widzicie i tam robię dużo, więc wbijajcie w wpisie na Insta Michał Sienowski. No i oczywiście jak teraz po tym odcinku tam wbijacie, no to dajcie znak, że jesteście z odcinka. No i na grupę też w opisie filmu macie grupę Tu Ptaków, jak ktoś chce zacząć chodzić ze mną albo próbować gdzieś, bo czasami rzucam, że na przykład dzisiaj idę tu i tu. No,
Na razie rzadko to robię, ale chcę częściej. Więc plan jest taki, że te vlogi cały luty przyciągnę sobie z wami i cały marzec też. A jak moja kochana widownia na Michał Jesionowski Vlog, czyli Świat według Micha, będzie reagować tak jak trzeba, czyli jak oddana, lojalna widownia, kciukami, subskrypcjami i komentarzami, ja z przyjemnością to mogę nagrywać. Choćbym miał dokładać do tego interesu, to będę robił to z przyjemnością. Dobrze, dziękuję. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! I nie dajcie się tej władzy. Mm-mm. Nie lubię, jak ktoś coś obiecuje. Więc jest to niepokojąca sytuacja. Mm-hmm.